Witam. Ja chciałem podzielić się świadectwem swojego nawrócenia, jak to było w moim życiu, kiedy poznałem Pana Jezusa. No to może tak postaram się jak najszybciej to skrócić. To wszystko zaczęło się od tego, że wychowywany byłem w domu, gdzie były awantury, alkohol. Tata był alkoholikiem, do tego kryminalistą, 20 lat. W sumie wszystkich wyroków przysięgał w więzieniu, mama zawsze z nim była. Mimo, że prawie w dzieciństwie go w ogóle nie było. Miałem 8 lat, kiedy on wrócił do domu, tam po jakiejś tam osiadce. Ja nawet nie wiedziałem, kto to jest. I mówię, kto to jest? Mama mówi, to jest twój tata. Pamiętam, że go przytuliłem, podbiegłem do niego, przytuliłem go. I było wszystko ok przez jakiś czas, dopóki ojciec nie zaczął pić. Kiedy pił, to przychodził, robił awantury. Często bił mamę. Mama miała wiele prób samobójczych. Chciała się zabić nieraz i my gdzieś to wszystko widzieliśmy. W moim sercu rosła nienawiść do taty. Nienawiść, gniew i te emocje w ogóle towarzyszyły mi przez całe dzieciństwo. Nieraz miałem myśli, żeby go zabić. Takie myśli też przychodziły. Ale gdzieś kochałem go. I mimo, że tak robił, to go kochałem, bo też on mnie faworyzował wśród moich braci, on jeszcze 4 braci. Wszędzie mnie brał po wszystkich malinach tam u mnie w mieście. Poznawałem ten świat taki kryminalistów. Zaczynałem, wiadomo, no, małe dziecko, 7-letnie czy 8-letnie. Nie wie, że alkohol jest zły i tak dalej. Widziałem, jak ci ludzie tam piją z nim. Czasami było śmiesznie. Czasami ktoś tam kogoś pobił. Było to dla mnie normalne. Wychowywałem się w tym otoczeniu. Ale widziałem ojca z dwóch stron. On był, tam był inny i w domu był inny. W domu przychodził, w domu rozładowywał złe emocje na nas, na mamie. Gdzieś uciekaliśmy z mamą też do domu samotnej matki, jako dzieci. Ale w wieku 17 lat zbuntowałem się całkowicie i przeciwstawiłem się tacie. Powiedziałem, że się na to nie zgadzam. Też pierwszy raz w życiu podniosłem na niego rękę. Pierwszy i ostatni, już później nie podnosiłem na niego ręki. Ale to spowodowało, że wyjechałem za granicę, mając 18 lat, wyjechałem do Anglii. Tam przez 2 tygodnie mieszkałem u mojego brata rodzonego, pracowałem tam w fabryce. Ale paliłem dużo zioła, po prostu żeby ten stres, ten ból, wszystek... Gdzieś żeby nie czuć tego, bo żyłem tymi uczuciami i cały czas gdzieś tymi wspomnieniami, co się działo w domu, co się działo w dzieciństwie. I to zioło mi pomagało po prostu, żeby zapomnieć na chwilę, nie? Zapomnieć o tym. I tam poznałem takiego, to znaczy usłyszałem, że jest tam w mieście taki bandzior, on miał pseudonim bandzior, bo wszyscy się go boją, że on tam trzyma to miasto, że trzęsie tym miastem. I za wszelką cenę chciałem go poznać i tak myślałem, że chciałbym kogoś takiego normalnego poznać w swoim życiu. A że znałem takie środowisko, więc mnie ciągnęło tam i poznałem. Tak się stało, że poznałem tego bandziora. Tak jak mówiłem, tak się stało. Tak poznałem tego bandziora i on mnie zaakceptował, on zobaczył we mnie jakiś tam potencjał i był mi jak brat. Widziałem w nim autorytet, widziałem w nim kogoś, kto się nie boi, to po prostu ma swoje zdanie i zacząłem dla niego handlować narkotykami. Handlowałem przez 2 lata narkotykami dla niego i dobrze mi to szło. Też dobrze mi to szło, bo w moim życiu towarzyszył lęk, co teraz wiem, przed tym, że zabraknie pieniędzy, że nie będzie pieniędzy, bo w domu nigdy nie było za dużo pieniędzy. Tata w ogóle nie pracował, mama też nie pracowała, nami się opiekowała. I zawsze było mało, jak ojciec siedział, to często musieliśmy sobie sami radzić. I dlatego ten lęk napędzał mnie do tego, żeby jak największą ilość narkotyków rozprowadzać. I też w tym podobało mi się to, że robię coś, jestem wolny i jestem komuś lojalny, ktoś to docenia. I potem, po jakimś czasie zachorowała moja mama. A bardzo ją kochałem, ja miałem kontakt z tatą, tak nie utrzymywałem kontaktu, nawet ten bandzio nie chciał, żebym z nim miał kontaktu, bo on wiedział, on jedyny wiedział o mojej sytuacji. Ja miałem 22 lata wtedy, nikomu się nie zwierzałem, nikomu nigdy nic nie mówiłem o tym, co się dzieje w domu, ani żadnym kuratorom, ani w szkole, nikt nigdy nic nie wiedział. Po prostu tata nas też uczył, że co się dzieje w domu, tego się nie wynosi i tak z tym żyłem.
trzymają się pewnych zasad, którą mi tam wpoił. I jak moja mama zachorowała, to powiedziałem to temu banżerowi i jeszcze tam jeden taki wspólnik był. Oni powiedzieli mi wtedy, że wiesz, twoja mama już jest stara i być może niedługo umrze. Tak przyjęli to po prostu zimno. A ja to bardzo przeżywałem i w tym czasie chciałem pojechać tam do tego miasta, ale no, oni byli przeciwni temu, więc powiedziałem, że się zawijam stamtąd, gdzie bardzo tego nie chciałem tego robić, żałowałem tego, że tak się stanie, ale po prostu ciągnęło mnie tam, a tutaj nie chciałem, nie wiedziałem, jak mi to powiedzieć. I trafiłem do więzienia, ponieważ byłem w kafejce internetowej w Londynie i sobie wyszedłem na blanta, a miałem sobie jakiś tam towar, większą ilość marihuany. I podeszła do mnie policja, że palę tego blanta i mnie zawinęli po prostu na dołek. No i tam sprawa, wiadomo. I tam się wytłumaczyłem, że jakiemuś tam Murzynowi wypadło to z kieszeni w parku, ja to wziąłem i dlatego dostałem tylko 4 miesiące do odsiadki. No tam kręciłem im coś po prostu. Nie powiedziałem całej prawdy, jak to było. I po 2 miesiącach wyszedłem z tego więzienia, ale w tym więzieniu, no, dziękuję Bogu, że tam trafiłem. W tym więzieniu poznałem takiego człowieka, Grzegorza. On był młodszy ode mnie, ale 11 lat był w Anglii. Nie wiedziałem w ogóle, że to jest Polak. Razem nas wywieźli w kawarynie i byliśmy tam. A, no to w tym, co dowożą więźniów tam do więzienia. Tak, i no jak byliśmy już w tej celi razem, to on zaczął mówić do mnie po polsku. No i tak się zaczęliśmy poznawać. To po 2 dniach powiedział, że w ogóle nie chciał ze mną siedzieć, że on z Polakami tak nie trzyma. Ale mówi, że ze mną jest okej. I tak się zaprzyjaźniliśmy. Razem tam trenowaliśmy sobie jakieś pompki, jakiś tam trening sobie robiliśmy. Ale któregoś dnia leżę sobie u góry na łóżku, a on tam przy stoliku zaczyna coś czytać. No ja mówię, co ty tam czytasz, nie? On mówi, że Biblię. I mnie po prostu, jak on powiedział, że czyta Biblię, to mnie coś normalnie, cały ten gniew na Boga, który miałem, bo gdzieś tam w dzieciństwie obwiniałem Boga za to wszystko, co się działo, że skoro ten Bóg jest, a nic z tym nie robi, że widzi, jak ojciec leje matkę, że nas, wiesz, i po prostu gdzieś cały ten gniew, ten ból przelałem na tego człowieka, mówię, że ja nie wierzę w Boga, że był dla mnie już całkowicie. No nie wierzę, że może być Bóg i że On na to wszystko pozwala, co się działo, co się dzieje w ogóle. Ale on powiedział z Hebrajczyków 10:2 czy 12, no coś tam powiedział, jeden werset taki, że Bóg, kogo Bóg uważa za swoje dzieci, tego dyscyplinuje, każe i chłoszcze, coś takiego. Ja tam każe i chłoszcze, to tam się tego nie bałem, ale bardziej mnie ujęły te słowa, że kogo Bóg kocha. I ja potrzebowałem tego usłyszeć w tamtym momencie, kiedy właśnie tak na tego Boga mówiłem, że on taki i taki, dlaczego tak pozwolił na to wszystko. Że on powiedział, że ten Bóg mnie kocha i że on chce, żebym ja się zmienił, że jestem tutaj po to, żebym się wrócił do Niego i już nie żył tak, jak żyję. I gdzieś te słowa bardzo mnie w ogóle dotknęły, ten wers. Ale po jakimś czasie, no, pierwszy to byłem taki zafascynowany tym, tylko że chciało mi się płakać, ale nie chciałem okazać uczuć i emocji przy nim. Jak on zasnął, to wtedy tak płakałem. Pamiętam, że rozmawiałem wtedy z Bogiem. To były pierwsze moje szczere takie rozmowy z Bogiem. Wylałem swoje serce przed Nim. I nawet się zapytałem, czy ma dla mnie taką Biblię. On mówi, że nie ma, ale pójdziemy na mszę wtedy w tym kościele, że coś ogarniemy. I na całe więzienie była jedna polska Biblia. I tą Biblię dał mi tam ten ksiądz, który tam chodził po tych celach. I ja tą Biblię wziąłem, tam przez jakiś czas czytałem, ale nic nie rozumiałem z tego, co tam jest napisane, kompletnie. Ale już gdzie nie poszedłem, to Bóg w ogóle, no, jakoś mi się tak objawiał. Nawet poznałem gościa, który był taki niski, miał na imię Jezus. Ten gościu w tym więzieniu. Ja mówię, dlaczego ty masz na imię Jezus? Nie możesz mieć tak na imię. A on mówi, że kurczę, żałuję, że ma takie imię, bo go prześladują. Z powodu tego imienia.
Mówi, że mama mu dała, że tak ma, ale że w szkole się z niego nabijali. No, powiedział mi tą historię, że żałuje, że ma to imię. Ale ja go polubiłem, bo ja zobaczyłem, że on jest taki słabszy, chudszy, mniejszy. No i tam się z nim trzymałem. No i później dali mnie na cele, już tak szybciej powiem, od tego Grześka tam no, nie zgadzaliśmy się, później zapukałem w cele, powiedziałem, że nie jest zgodny z charakteru, nie chciałem tam mówić, jaki powód był, żeby na mnie przenieśli, albo jego, no i mnie przenieśli. Przenieśli mnie do takiego Anglika, który jak wszedłem na tą celę, on mi dał grać w grę, jakoś taki fajny miły był dla mnie, dał mi grać w grę, tytuł mi dał, w ogóle taki był miły. Ale po dwóch tygodniach on zaczął mówić, słyszałem jak mówi do tych klawiszy, do służby więziennej, że odkąd ja przyszedłem do niego na cele, to on nie może grać w grę, że zabieram mu grę, że papierosy mi kręci, że zaczął na mnie gadać w ogóle, sam to robił, ja nic mu nie dałem, myślałem, że jesteśmy kolegami. I on zaczął na mnie mówić i mnie przeniesie w ogóle na izolatki. Ja nawet nie wiedziałem, co jest grane. Przeniesie mnie na cele, gdzie nie miałem ani telewizora, ani żadnej gry. I tam z miesiąc siedziałem na tej celi. Pierwsze to długo spałem, nie? Bo tak sam nie wiedziałem, co tam mam robić. Robiłem jakieś pompki z nudów. Ale przypomniałem sobie, że mam tą Biblię i zacząłem czytać tą Biblię. Pamiętam to jak dziś. Leżałem sobie na łóżku i czytałem właśnie Ewangelię i drogę krzyżową, jak Pan Jezus został ukrzyżowany. I już wtedy Duch Święty do mnie mówił. Już wtedy miałem silne przekonanie o tym, że jestem grzesznikiem, o sprawiedliwości i o sądzie. Wtedy dostałem to przekonanie, rozpłakałem się. I wszystko mi się zaczęło przypominać, wszystkie narkotyki, jakie sprzedawałem, że tak naprawdę, że to nie jest to, kim powinienem być i jak powinienem żyć. I wszystkiego żałowałem. I zaczęło mi się przypominać, jak byłem tym mniejszym dzieckiem, że wcale nie byłem taki, jaki jestem teraz. Że starałem się gdzieś, miałem jakieś marzenia, jakieś plany. Chodziłem do szkoły, chciałem, nie wiem, skończyć jakąś szkołę. Ale to później wszystko, co się wydarzyło, spowodowało, że tego nie było, ale że mogę żyć normalnym życiem, że mogę być trzeźwy. I takie, no miałem taką pokutę. I już miałem, jak już wyszedłem z tego więzienia, już nie potrafiłem grzeszyć. Gdzieś jarałem jeszcze ślugi, próbowałem palić zioło, ale już się z tym nie czułem dobrze. I nie wiedziałem, co jest grane tak naprawdę, bo dalej nikt mnie nie poprowadził. Znałem tylko kościół jakiś katolicki, ale to też tylko, no to, że jest, no nie? Bo nigdzie na religię nigdy nie uczęszczałem. Rodzice pisali zwolnienie, że jestem Jehowem specjalnie, żeby nie chodzić na religię, żebym więcej był w domu, no bo tam obowiązki były. To w sumie plus z tym teraz, jak myślę. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć. I w domu, wróciłem do domu, ale w domu było to samo. Mama już była po udarze, czy zawale, czy po dwóch udarach. Już była bardzo schorowana i ojciec, któregoś dnia byłem świadkiem, jak ją tam złapał za włosy. I wtedy właśnie go... No wtedy doszło między nami do sytuacji takiej, że go odepchnęłem, uderzyłem nawet go i powiedziałem, że go nienawidzę. Wybiegłem z domu i wiedziałem, że już się tam nic nie zmieni. I już nie chciałem po prostu wracać na jakieś meliny, latać gdzieś z kolegami, grać narkotyki. Wiedziałem, że to już nie jest dla mnie. I mój brat młodszy, on zaczął mówić, że jak ja wyjechałem do Anglii, to było coraz gorzej. Ojciec go tłukł, trzątł o siekiery, że w ogóle takie rzeczy mi zaczął opowiadać. Powiedziałem, że go zabieram stamtąd. I tak się stało. I wtedy poszliśmy do domu, do bezdomnych. Taki przytułek dla bezdomnych tam u mnie w mieście. I ja tam z nim byłem. Mój tata tam przyjeżdżał, ale ja udawałem, że to nie jest on. Nie chciałem go, po prostu on tam znał wszystkich kolesi, bo tam wszyscy jego koledzy praktycznie byli u tych bezdomnych, recydywiści, którym się nie udało, którzy byli alkoholikami i się pytali właśnie, mówili, że to jakiś Górski, bo że takie same nazwisko. Ja mówię, że nie, że to nie jest mój tata, wyrzekłem się wtedy mojego taty. I ja tam podjąłem decyzję, że pojadę coś ze sobą zrobić do Monaru. Poznałem, ktoś mnie tam kiedyś zaprowadził na grupę jakąś taką wsparcie.
I jakaś psycholog mi powiedziała, że jest taki coś jak Monar i pojechałem tam. Stamtąd mój brat poszedł, mój brat się uczy dalej. On poszedł do szkoły, mieszkał w internacie. Ja pojechałem do tego Monaru, byłem tam 22 miesiące. I tam dużo, dużo pracowałem nad swoją duszą. Teraz z tego poznania, jakie mam teraz, to wiem, że tam była praca nad moją duszą. I tam pracowałem nad swoimi zaburzeniami, nad tym, żeby w ogóle... Straciłem kompletnie wiarę. Wiarę w siebie, wiarę w ludzi. I pamiętam pierwszy dyżur na kuchni nawet, jak miałem gotować dla 40 osób, to byłem przerażony. Ja mówię, że ja nie dam rady. Ja nigdy tak kiszel jakiś umiałem gotować bólnym, ale dla 40 osób jeszcze damy jakiś obiad, to nie dam rady. A moja terapeutka mówi, jesteś tutaj po to, aby nabrać wiary. Abyś zaczął żyć wiarą, żebyś wierzył. Dasz radę to zrobić, idziesz na kuchnię. I to mnie tak motywowało i zobaczyłem, że jest ktoś, kto mnie pcha w tą dobrą stronę. Bardzo mi się to spodobało, zaufałem tym terapeutom i ufałem tym ludziom. I to było dobre, odcięcie się od toksycznych znajomości, od tego wszystkiego, od tego całego syfu. Ale jak wyszedłem, skończyłem ten ośrodek po tych 22 miesiącach, to dalej żyłem. Wracały do mnie te wspomnienia, te uczucia i nie potrafiłem po prostu nie wracać do wspomnień. I te uczucia powodowały, że chodziłem taki przygnębiony, zdołowany. I dopiero życie z Bogiem, tak naprawdę kiedy zacząłem nabierać poznania, kiedy zacząłem żyć wiarą, a nie tymi uczuciami, spowodowało, że stawałem się coraz bardziej wolny od tych swoich emocji, od tym, co najbardziej mi przeszkadzało w funkcjonowaniu. I nikt tego nie potrafił tam określić. A jeszcze co taki ośrodek we mnie takiego po prostu się stało po tym ośrodku, że ja cały czas miałem świadomość, że jestem narkomanem. Bo takie są te ośrodki światowe, że oni mówią, że narkomanem się jest do końca życia. Ja się z tym bardzo nie zgadzałem. I dopiero Słowo Boże, kiedy zacząłem czytać, poznałem w Niemczech człowieka, który mi głosił Ewangelię. I jak zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem po prostu pochłaniać to Słowo. Już wiedziałem, co tam jest napisane i coraz bardziej czytałem z pracy, jak wracałem, nie wiem, gdzieś siadałem sobie na ławce, czytałem w pracy, czytałem wszędzie. I dobrze się czułem po tym, jak czytałem to Słowo. Kiedy uwierzyłem w to tak naprawdę, że jestem nowym stworzeniem, że wszystko, co stare, przeminęło i wszystko stało się nowe. Zostałem uwolniony od tych, ta prawda mnie uwolniła od tych wspomnień, od wracania do tego. Uwierzyłem w to, że jestem nowym stworzeniem, że to wszystko przeminęło. Że to już nie jestem ja, nie utożsamiam się z tym i żyję po prostu nowym życiem. A jeżeli przychodzą jakieś wspomnienia z tamtego okresu, to przychodzę z tym do Ojca i dziękuję za to, że to nie jestem ja, że ten człowiek już umarł. I tyle. Myślę, że...